W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie trochę o jailbreaku. Pokażę wam różne tipy na wbijanie karnetu w tym sezonie, bo jak właśnie wiecie, mamy nowy sezon i właśnie ten update. No więc jeszcze przed zaczęciem tego odcinka możecie zostawić łapkę w górę, jak i suba dzwoneczkiem. Ponieważ jesteśmy bardzo blisko 10 tysięcy subów, już wbiliśmy 9 tysięcy subów ostatnio, także no myślę, że 10 tysięcy subów się uda w tym roku jeszcze wbić. Także jak chcecie pomóc mi dobić cel, to zostawcie suba, jak ktoś jest nowy na tym kanale. No a my już lecimy do odcinka. No więc jakieś kilka dni temu dostaliśmy nowy update z nowym sezonem wakacyjnym. Właśnie jak tutaj widzicie, mamy sezon 16. I właśnie tak się prezentuje karnet tego sezonu, ja już ogólnie mam prawie czwarty level i wbiję sobie dzisiaj go na spokojnie. Mamy tutaj oto takie wakacyjne autko za 10 level, już je wam pokazuję, właśnie tak się ono prezentuje. Mamy tutaj taki z tyłu basenik, do którego możemy w sobie wsiąść i wydaje mi się, że to auto jest spoko nawet. Jakby nie jest takie najgorsze, ale też nie jest takie najlepsze. Takie po prostu, taki mit po prostu, że tak powiem. No i ogólnie tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku pokażę wam różne tipy, pogadamy sobie trochę o jailbreaku, o kanale i co tam też chcę planować zrobić. Dlatego prosiłbym was, żebyście obejrzeli ten odcinek do końca, bo dla mnie to jest taki ważniejszy odcinek niż taki zwykły. Więc jak chcecie szybciej wbijać nowy karnet, to polecam wam robić taką metodę 16 godzin, że tak powiem. Pewnie nie wiecie mi, o co chodzi, może ktoś wie, jak ktoś gra w jailbreaka już dawno. Polega to na tym, że wbijamy co jailbreaka dokładnie co 16 godzin. No bo jak widzicie, mamy tutaj nowy kontrakt co 16 godzin. Ja mam tutaj 15 godzin 30, bo pół godziny temu wbiłem na jailbreaka. No ale tak, mamy co 16 godzin nowe jakby kontrakty. No i właśnie jak mamy nowe kontrakty, no to możemy robić te kontrakty i wbijać więcej expa. Także nawet możemy zrobić chyba, no tak, możemy robić 12 questów dziennie, o ile mamy premium karnet. Jak nie mamy premium karnetu, to możemy zrobić, szybka matematyka widzowie, to możemy zrobić ich 8, to możemy zrobić ich wtedy 8. No i załóżmy, że wbijacie sobie, nie wiem, o 6 na kompa, tak przed szkołą, wbijacie sobie o 6 na jailbreaka, możecie wbić tylko na jailbreaka, ewentualnie możecie zrobić od razu te questy, jak dostaniecie te nowe, ale możecie sobie tylko, ważne, żebyście tylko wbili na tego jailbreaka o tej 6, nie wiem, wrócicie sobie ze szkoły o 13, zrobicie te questy sobie tam, nie wiem, o 13 na przykład, nie? Podaję tylko przykład widzowie. No i wtedy macie kolejne questy o... Kolejne questy macie o 22, no i wtedy o 22 robicie kolejne questy i właśnie tym sposobem możecie zrobić tam 12 czy tam 8 questów dziennie, zależy czy macie tą premium, macie ten premium karnet, także to jest naprawdę OP sposób, jak komuś naprawdę zależy na tym karnecie, to polecam wam robić ten sposób, o ile wam się chce. Wiele tak osób robi i szybciej wbijają karnet, bo wiadomo, robicie, nie wiem, tam 12 czy 8 questów no dziennie, to jest naprawdę OP. Z tego jest dużo expa, jest chyba z tego nawet, nie wiem, 300 expa, myślę, że około na luzie da się wbić. No jeszcze jak wam tak naprawdę bardzo zależy, to polecam wam kupić ten karnet, no bo macie, no macie bonusy widzowie, no i macie więcej szans na zrobienie kontraktów i po prostu szybciej wbicie tego levela, po prostu tego 10 levela. Dlatego jak wam zależy, to polecam, ja ogólnie kupiłem sobie karnet, bo kupiłem, czy będę robił to nie wiem, ale jak póki co robię, więc mam nadzieję, że wbiję ten 10 level widzowie, bo naprawdę chciałbym to mieć auto na content, no czy jakieś odcinki z tego ponagrywać, wiadomo, ale tak dla siebie też spoko. No i ogólnie jeszcze bym tak radził, jak ktoś ma priv server, to polecam robić questy z kolegami, no bo jak wiecie, na publiku często się nie da, na przykład jak ja robię questy na publiku, to czasem jest szlak trafia, jak na prostu ktoś mnie zabija czy coś i wtedy muszę czekać chyba 3 minuty, resetuje mi się kontrakt, muszę czekać 3 minuty, aż mi się odświeży, więc to jest naprawdę denerwujące. Jak macie, widzę jakichś kolegów z jailbreaka, którzy... Przepraszam za ten auto. Także jak macie jakichś kolegów, którzy grają w jailbreaka, to polecam robić, nie wiem, na jakimś mało, no nawet na publiku, gdzie jest mało osób, albo jakimś privie. Wtedy naprawdę wygodniej się robi i możecie sobie pomagać i w ogóle, no polecam widzowie tak robić. No i pamiętajcie jeszcze, że są różne takie łatwe questy, ale można je robić o wiele szybciej. Na przykład jak musicie zniszczyć, nie wiem, na przykład 100 życia albo 75. Jest taki quest na Criminal, nie wiem jak on się dokładnie nazywa, może będziecie mieli go na ekranie. Jakoś się nazywa ten quest, ale musicie tam zniszczyć, tam będzie pisało 100 albo 85, czy takiego, czy 50 może nawet, czy nie wiem, coś takiego. To po prostu jest prosty trik na to. Po prostu jedziecie do mojego miasteczka i wjeżdżacie o to w te, no w tą stację wjeżdżacie po prostu te paliwa i w ogóle wjeżdżacie sobie w to. I wtedy wam się to łatwo, szybko nabije, także to jest najlepszy sposób, żeby robić tego questa. Jak wam się nie chce jeździć po mapie i niszczyć na przykład tych drzew, czy tych lamp, to polecam wam po prostu wjeżdżać w to widzowie, bo to jest najlepszy sposób po prostu, żeby to robić. Żeby robić tego questa oczywiście. No i dajcie jeszcze znać, czy wy robicie ten karnet do końca, ja się postaram zrobić ten karnet, możecie napisać w komentarzach widzowie. Także to by były takie moje tipy, jeżeli chodzi o robienie karnetu, takie które ja używam. No może o te 16 godzin to nie do końca, bo aż tak to mi nie zależy widzowie, ale jak komuś tak naprawdę zależy, zależy, to polecam wam. No i ogólnie jeszcze w planach miałem wbić na trady, popatrzeć co tam się dzieje, jak tam ekonomia, bo dawno nie siedziałem tak na tradach, także myślę, że posiedzimy sobie coś tam na tradach. Także może pojedźmy sobie na te trady widzowie, bo jak wiecie, ja dużo kiedyś miałem tych out jailu, teraz no za bardzo dużo ich nie mam. Mogę wam pokazać co mam, mam tam na pewno dwoma
mam dwa bimy, Javelina, jakieś tam takie jeszcze tam limitki mam, no jeszcze jakieś tam Stormstorma tam mam, no i tam wiadomo, jakieś tam jeszcze parę rzeczy mam, jeżeli chodzi o, no, wartość tych rzeczy. W ogóle piszcie w komentarzach, czy byście chcieli takie odcinki bardziej takie dusze, luźne, gdzie po prostu gram sobie w Jaybreaka. Piszcie, czy byście chcieli takie odcinki, bo dla mnie to jest naprawdę ważne, bo mam często dylemat, jeżeli chodzi o nagrywanie, czy mam nagrywać jakieś poradniki tylko, jakieś może odcinki o update'ach, czy takie też granie, odcinek w odcinku, że tak powiem. Piszcie, bo to naprawdę jest widzowie ważne, jak ktoś mnie tak ogląda. Także dobra, pójdźmy sobie na te trade'y, widzowie. Zobaczymy, czy w ogóle na nich posiedzę coś. No zaraz zobaczymy, co tam się będzie działo. Może coś wymyślimy, widzowie, może coś dla was. Właśnie myślałem, żeby rozdać jakieś sezon pasy, także piszcie, czy też byście chcieli jakiś konkurs na sezon pasa, może na shortcie albo na live'ie też możemy jakieś rozdać zawsze. Jeszcze chcę tak powiedzieć, że jak ktoś jest naprawdę starym traderem w Jaybreaku, że tak powiem, od początku to minęła rocznica trade'ów w Jaybreaku. Tak, dokładnie chyba 10 czerwca, czy tam 9 czerwca wyszły trade'y do Jayla. Także wyszła rocznica trade'ów w Jaylu. I właśnie, no, w sumie nawet spoko, nie? Ale żadnej z tego uroczystości widzowej nie ma, także no trochę szkoda. Ale tak, jest rocznica trade'ów, jak ktoś by nie wiedział, jak ktoś jest nowy tam, to właśnie już jest rocznica, no właśnie 10 czerwca chyba. Albo 10, albo 9 wyszły trade'y, nie jestem pewien kiedy, jakoś, no 10 albo 9 po prostu wyszły trade'y w Jaylu. Muszę wam przyznać, że te trade'y na początku były naprawdę mega, no fajnie się trade'owało, były jakieś fajne auta i w ogóle naprawdę to było kozackie, ale... Teraz te trade'y są widziowe takie same moim zdaniem w Jaylu. Tak samo jak na przykład w Pet Simulatorze. Na początku jak był wyszedł Pet Simulator, to trade'y były kozackie. Teraz te trade'y to są widziowe to słabe, nie? Bo tam wiecie, jakieś huge'y cały czas są dodawane i tu w ogóle. A tu jest po prostu, Jaybreaku jest taki problem po prostu, że rzadko są update'y. Jak są te update'y, to one są zazwyczaj takie słabe, że się je robi, że no, nie wiem, tam Asimo, czy BCC, czy tam Badimo robią to, nie wiem, w tydzień i mają update, nie? Które wystawiają co miesiąc, nie? Także to też jest trochę słabe widzowe, to jest taki minus Jaybreaka. Także tak jak mówiłem, nie znam się zbytnio na value. Możemy sobie założyć tego Stormstorma, może zauważą ludzie, że mam tego Stormstorma, także załóżmy sobie go widzowie. W ogóle zobaczymy, czy ktoś mi wyszedł tego trade'a, mam nadzieję, że ktoś będzie chciał powymieniać. Zobaczymy, może jakieś nowe auto są na Jaybreaku, bo ja naprawdę ostatnio wróciłem do Jayla i tak średnio ogarniam go. W ogóle są jakieś kolory, widzowie, 400 koła za jakiś lightning, to jest chore. No ale co poradzisz, no nic nie poradzisz. Dobra, widzowie, niech będzie. O, dobra, ktoś mi trade'a wysłał, co jest? W ogóle jakiś Polak chyba, Mirko Banchik, nie wiem, czy to jest Polak, dobra. Pan mi oferuje roastera, wiem, że da się sprawdzić EQ kogoś, także sprawdźmy, czy tutaj kolega ma. Chyba nic za bardzo ciekawego nie ma, kolega. No nie ma za bardzo, nie ma, widzowie. Ale to jest jakiś ten, nowy trader chyba, zobaczcie, to jest jakiś OG, bo ma wszystko swoje. Aha, a to chyba jakiś nowy gra, bo nie ma takiej rzeczy, dobra. Lecimy z kolejnym trade'em, bo kolega odrzucił. Zobaczmy jego EQ. O, ma tutaj, o, tutaj, no nic chyba nie ma, nie? No nie ma, nawet odrzucił mi trade'a, to nieźle. Dobra, Chester, zobaczmy twoje EQ. Czy masz, nie, kolejny gościu, który nic nie ma, widzowie, no nieźle. Offer for beam, no ale ty nawet nic, ziomek, nie masz od tego beama, to nieźle. Nawet gościu nic nie ma za beama, to ja nie wiem, po co on się pyta, nie? Denerwuje mnie to trochę, widzowie, że ludzie się tak pytają, can I offer for torpedo czy beam i dawają jakiś syf, który jest nic nie warty, nie? To jest takie irytujące trochę. Takie moim zdaniem trochę niemoralne, no. Bo jak wiedzą, że torpedo jest dużo warte, a dawają sam syf i ktoś wie, że to jest syf, to dla mnie to jest niemoralne po prostu. To jest takie po prostu, no takie jest takie słabe, to jest moim zdaniem. Także chyba to by było na tyle w tym odcinku, nie chcę, żeby ten odcinek jakoś był długi. Pamiętajcie o zostawieniu suba, jak i lajka, a ja spadam, no i widzimy się na następnym odcinku, elo!